You're getting it, yeah. Mój stary to fanatyk Dela. Pół mieszkania zażulone laptopami najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi zasilacz czy klawiaturę i trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła, to kazała buta ściągać XD, bo myślała, że znowu przycisk w nodze. Druga połowa mieszkania zażulona Optiplexami, Dimensionami, Super Vostro XD i tym podobne. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich giełdach w mieście, żeby skompletować wszystkie latitudy. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go intu internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych giełdach, ale teraz nie dosyć. Że nadal tam kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla dellarzy i kręci gównoburze z innymi dellarzami o najlepsze zanęty i tym podobne. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wyżulić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurzył, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu ThinkPad lepszy. Matka nie nadążała z pobieraniem update'u BIOS-u na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę Precision za naebanie 10K postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierżula na zloty. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę pracuje na Dellu, a ojciec pierżuli o zaletach tej marki. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień paj gwiazdka olił, że to dzięki temu, że uczyłem się na Dellu i mózg mi lepiej pracuje. Dell to gówno.